witajcie, mam na imię Basia, należę do Wspólnoty Miłość i Łaska Chrystusa w Bielsku Białej i będę miała okazję dzisiaj opowiedzieć Wam swoje świadectwo. Świadectwo o moim życiu zawodowym i wyborze tej drogi zawodowej. A takim motywem przewodnim tego świadectwa będzie kalkulator, ponieważ jestem główną księgową. Jak byłam dzieckiem, miałam takie marzenia, żeby coś zrobić w życiu, w jakiś sposób ludziom pomagać. Nie miałam nigdy myśli, że będę piosenkarką, nauczycielką czy policjantką. Po prostu chciałam coś zrobić dla innych. Okres czasu dojrzewania był dla mnie dość trudny. Nie do końca umiałam się odnaleźć w klasie, wśród rówieśników. I chyba takim słowem przewodnim, które cały czas gdzieś się u mnie przewijało, to słowo powinno się, wypada. Na przykład jeżeli chodzi o jakieś różne moje talenty, to mam talent muzyczny i dlatego wydawało mi się, że wypada grać na gitarze i zapisałam się do Ogniska Muzycznego. Skończyłam 2 stopnie szkoły muzycznej, ale tak naprawdę do końca nie byłam szczęśliwa. Tak samo jeżeli chodzi o sport. Jestem dosyć dobra w sporcie, a dlatego, że mój brat grał w drużynie piłkarskiej, stwierdziłam, że powinnam też pójść do jakiejś drużyny zespołowej i zaczęłam grać w siatkówkę, gdzie też jakoś ciężko było mi się odnaleźć w całym zespole. Podobnie było z nauką. Wydawało mi się, że powinno się mieć same piątki, bo tak wypada. Stąd dużo się uczyłam i rzeczywiście miałam te świadectwa z paskiem, ale tak naprawdę też nie przynosiło mi to radości. Takim punktem kulminacyjnym tego czasu i okresu dojrzewania był moment, w którym postanowiłam też super wyglądać i tak zupełnie zapanować nad całym swoim życiem i zaczęłam się odchudzać i doprowadziłam się do takiego skrajnego stanu, wpadłam w anoreksję. Była to pierwsza klasa liceum i był to dla mnie taki bardzo mroczny czas braku kontaktu z rodziną, ze znajomymi. Na szczęście nie trwało to długo, gdzieś po jakimś pół roku z pomocą mamy, psychologa, psychiatry zaczęłam powoli z tego wychodzić, ale ciągle czułam jakieś takie zagubienie wewnętrzne, bo nie wiedziałam tak naprawdę, co robić w życiu. Wtedy zaczęłam jeździć na rekolekcje, słuchać bardziej Pana Boga. I na jednym z takich wyjazdów Pan Bóg powiedział mi jasno, że On mnie kocha taką, jaką jestem. I że przede wszystkim to mam słuchać siebie. Słuchać tego, czego pragnę. I tak właśnie podejmować decyzje. To nie było łatwe przenieść się z tego powinnam na to, co tak naprawdę chcę i czego pragnę. No i przyszedł taki moment, w którym musiałam zdecydować, na jakie pójść studia. Bardzo chciałam studiować. No i zaczęłam uczyć się wsłuchiwać w siebie. Popatrzyłam na taką koleżankę, która była dla mnie wzorem w harcerstwie, Bajkę, która akurat studiowała na Akademii Ekonomicznej. Pomyślałam, też bym tak chciała. Pomyślałam o tym, że chciałabym studiować w Krakowie. W tym mieście. Siedliśmy razem z rodzicami, zrobiliśmy burzę mózgów i trochę taką drogą eliminacji wybraliśmy wspólnie trochę kierunek ekonomii. I teraz mogę powiedzieć, że nie żałuję, chociaż wtedy nie byłam stuprocentowo przekonana. Zaczął się okres studiów. To był naprawdę jeden z najfajniejszych okresów w moim życiu. I właśnie to był taki czas odkrywania swoich też talentów, pragnień, ale przede wszystkim tego, co daje mi szczęście.
I tak, jeżeli chodzi o gitarę, to zrozumiałam, że bardzo lubię grać na gitarze, ale przy ognisku, śpiewając razem z ludźmi. Jeżeli chodzi o sport, to bardzo go lubię, ale sport indywidualny. I zaczęłam biegać i grać w tenisa. A jeżeli chodzi o naukę, to okazało się, że też lubię się uczyć, ale właśnie tych przedmiotów ekonomicznych, które mogę nazwać, że są jakąś formą już teraz mojej pasji. Skończyły się studia, zaczął się czas znowu podejmowania decyzji zostać w Krakowie czy wrócić do Bielska. Pytanie każdego studenta. Postanowiłam też, przemadlając temat, wrócić do domu, do bliskich. Teraz już wiem, że to była też bardzo dobra decyzja. I zaczęłam szukać pracy. Okazało się, że w klubie sportowym jest dla mnie miejsce, że jestem potrzebna i zaczęłam pracować na 3/5 etatu. I tak 2-3 lata był to taki czas, w którym wszystko mnie bardzo ciekawiło i to był czas, w którym bardzo się rozwinęłam. Ale już też był to taki moment, kiedy chciałam spróbować czegoś więcej. Zawodowo nie bardzo wtedy mogłam coś zmienić. A też czułam w tym akurat czasie taką pustkę też poznawania bardziej Pana Boga. W ten sposób trafiłam do wspólnoty Miłość i Łaska Chrystusa. I tam właśnie zaczęłam też bardzo rozwijać swoje talenty, o których w ogóle nie wiedziałam. Jeżeli chodzi o prowadzenie modlitwy czy mówienie konferencji, jak widziałam osoby, które to robią, to w sercu Pan Bóg włożył właśnie takie pragnienie, żeby robić to samo. Udało się teraz, rzeczywiście prowadzę modlitwy na rekolekcjach, wygłaszam prelekcje. W kilku latach już gdzieś tak czułam, że jestem w jakiejś stagnacji. Był to też taki moment, kiedy rozstaliśmy się z moim chłopakiem. Stwierdziłam, że chyba muszę gdzieś wyjechać, coś zmienić. Ale pojawiła się szansa na to, tu na miejscu, w klubie sportowym, żeby objąć stanowisko głównej księgowej. Nie musiałam się długo zastanawiać. Po jednej nocy stwierdziłam, że to jest właśnie to. I jestem właśnie w tym miejscu. Od 3 lat prowadzę księgowość klubu sportowego. A jest to naprawdę duże wyzwanie, bo działa tutaj i gastronomia, i szkoła sportowa. Mamy 3 drużyny seniorskie, które grają. Ale czuję, że mnie to nie przerasta i sprawia mi to bardzo dużo radości. I tak chyba myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, co kiedyś Pan Bóg włożył w moje serce, czyli to, że mam słuchać siebie i słuchać swoich pragnień, bo On właśnie w taki sposób do mnie mówi. I bardzo mu za to dziękuję i za to wszystko chwała Panu.